Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie dosyć wyjątkowo, być może będzie to nawet nowy cykl na kanale, ponieważ chciałbym wam zaproponować 5 różnych ciekawych, mam nadzieję, wzorów na baner. Zamysł tego polega na tym, że na internecie będę szukał pomysłów na ciekawie wyglądające banery i będę wam w jakichś tam odcinkach to prezentował i pokazywał, jak takie coś stworzyć. Oczywiście wszystkie źródła jak zwykle będą znajdowały się w opisie. Dodatkowo miałbym dla was propozycję. Każde 300 łapek pod tym filmem to jedna propozycja na baner w kolejnym odcinku. Czyli jeżeli niebagatela byłoby tutaj wbite 3000 łapek w górę, to w kolejnym odcinku byłoby ponad 10 propozycji. Możemy tak się umówić? Spróbujmy. Jeżeli pomysł wam się nie spodoba, albo w ogóle pomysł na ten cykl kompletnie nie wypali, to kolejnych odcinków oprócz tego nie będzie. Jednak myślę, że propozycje, jakie na dziś znalazłem, wam się spodobają. No i cóż, będziecie z tego zadowoleni i będziecie z tego korzystać. W tych filmach nie będę dużo rozmawiał, ponieważ głównie będę tutaj pokazywał, jak stworzyć jakiś baner oraz co on ma przedstawiać, a dzisiaj po prostu wyjątkowo mówię dużo na początku, ze względu na to, żebyście wiedzieli, na czym to ma polegać. Tak więc spróbujmy tego cyklu, może wypali, może nie. Jeżeli tak, to pamiętajcie, zostawcie komentarz jakiś miły, a może napiszcie, która propozycja wam się najbardziej podobała, no i możecie zostawić tą łapkę w górę. Pamiętajcie, każde 300 to jedna propozycja więcej. Jak już mówiłem, nie wypali, nie kontynuujemy tego. A teraz życzę wam wszystkim miłego oglądania. Zacznijmy od pierwszego pomysłu na baner przedstawiający kawałek arbuza. Do jego wytworzenia będziemy potrzebowali jednego białego baneru, 4 limonkowych barwników, jednego czerwonego barwnika oraz 6 mączek kostnych. Kolejny baner z wizerunkiem świni. Do tego będziemy potrzebowali jeden biały baner, 4 czarnych barwników, 15 różowych barwników oraz jednej czaszki widerowego szkieleta. Kolejny baner z wizerunkiem czegoś na wzór endowego Widera. Do tego będziemy potrzebowali jednego białego baneru, 4 różowych barwników, 8 karmazynowych barwników, 3 jasnoszarych barwników, 3 czarnych barwników, 1 liany, 1 głowy widerowego szkieleta oraz 1 głowy creepera. Baner z wizerunkiem endowego smoka. Do tego będziemy potrzebowali jednego białego baneru, 5 czarnych barwników, 6 mączek kostnych, 1 karmazynowego barwnika, 1 liany oraz 1 koksa. Oraz baner z naprawdę ciekawie wyglądającym wzorem. Do tego będziemy potrzebowali jednego czarnego baneru,
4 karmazynowych barwników, 4 czarnych barwników, 1 różowego barwnika oraz kwiatka margaretki. Okej, pierwszy odcinek z banerami jest już za nami. Mniej więcej wiecie, jak to wygląda. W prawym górnym rogu znajdziecie ankietę i bardzo prosiłbym was o głos. Ponieważ nie wiem, czy dalej nagrywać tego typu filmy. Jeżeli większość głosów będzie na nie, to zapewne już więcej odcinków tego typu na kanale nie będzie. Jeżeli będzie większość głosów na tak, no to zastanowię się, czy nagrywać kolejne odcinki. A jeżeli chcecie mieć pewność, że kolejne tego typu filmy będą, to musi być znaczna większość głosów na tak. Wtedy będą takie filmy. No cóż, dzięki wam za oglądanie, piszcie komentarze, który baner wam się podobał. No i jeżeli możecie, to zostawcie tą łapkę w górę, na co wam szkodzi. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Hej!